Cześć, Manko! witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles. Właśnie jak widzicie, wbiłem klasycznie Elite 2, więc przejdźmy teraz do otworzenia tych paczek. Na początku może otworzymy sobie mega paczkę. Zobaczmy, będzie to chyba karta z Ligi Mistrzów. Poczekajmy aż się wczyta i zobaczymy zaraz kto to będzie. To, jest to chyba Andre. Jest to jest Fabrega, Gilawogi, Bakayoko. Myślę, że troszkę powinien koszować się piłkarz... A mamy Totsa! To jest toc, myślałem, że to będzie karta z jakimiś a mamy to, więc okej. Okay. Więc bardzo dobry traf. Myślę, że ten toc trochę powinien kosztować, więc myślę że troszeczkę powinienem zrobić. A nawet ma całkiem spoko statystyki, ten Andre. A myślę sobie powysyłam ich na listę transferową, więc okej. Okay. Myślę sobie tych piłkarzy na listę transferową, więc już w pierwszej paczce zaczynamy całkiem dobrym trafem. Zobaczymy, czy w pozostałych paczkach równie, będą równie dobre trafy. Ok, zobaczmy co jeszcze mamy. Mamy zmianę pozycji O na i mamy zmianę pozycji Ś N na -Po, czyli to jest właściwie karta, zmiany pozycji, którą chciałem trafić. No bo właśnie zrobiłem Felixa i potrzebuję zmiany pozycji dla niego, bo na rynku było ją bardzo ciężko kupić. I nie udało mi się jej kupić. to teraz będę mógł dać zmianę pozycji Felixowi, więc bardzo dobrze. Właśnie bardzo się cieszę, że trafią te zmianę pozycji. Jeszcze mamy trochę to, to do hamu, więc ok, wyślijmy sobie wszystko do klubu. Więc już ta pierwsza paczka była bardzo dobra. Zobaczymy co będzie w następnych. Teraz otwórzmy co tą paczkę piłkarzy że i zobaczmy co to będzie. O no to już klasycznie, czyli raczej już słabsze trafia, ale jest, jest Smolov, jest też Zagadum, Murilo. Okej, okay, powysyłam sobie ich na listę transferową, no ale myślę, że troszeczkę powinienem to robić. Właśnie planuję też, żeby pod koniec FIFA zrobić skład Bayernu, właśnie jeszcze muszę kupić Gnabryjego, Totsa, Alaba, Shifter oraz Neuera, chyba kupię zwykłego, więc myślę, że powinienem mieć na tyle monet, ewentualnie w czwartek po nagrodach za Division Rivals sobie skompletujesz ten skład. No ok. przejdźmy teraz do ostatniej mega paczki, zobaczmy czy tutaj też będzie coś dobrego, no akurat to jest złota karta No jest rufier, więc okej, okay. karta 84 myślę, że coś powinien kosztować, jest z ligi francuskiej Więc akurat przydaje się do SBC, więc myślę, że troszeczkę powinien kosztować Więc okej, okay, powysyłam sobie te karty na listę transferową Ale myślę, że i tak całkiem udany pago wyszedł, no bo udało się trafić to, coraz oraz zresztą pozycji, na którą liczyłem, że uda się trafić właśnie, więc Bardzo fajnie OK, zobaczmy co jeszcze tutaj mamy, Nas Flank Frank Lampard, kilka zmian pozycji, trochę kontraktów i mamy jeszcze styl gry Cień. Ale zobaczę czy go będę sprzedawał, czy jeszcze go użyję na jakiegoś zawodnika, czy go sprzedam, chociaż te style gry już obecnie nie kosztuje, aż tak dużo jak kiedyś, ale troszeczkę też mogę zarobić zawsze na nim. Jeszcze mamy 1000 monet, więc okej, okay, odbierzmy sobie teraz te monety, jeszcze sprzedajmy duplikat piłki, a na koniec tego odcinka pokażę Wam mój skład. O, właśnie jak widzicie, tak wygląda mój skład, no i troszeczkę właśnie się zmieniło Od do ostatniego odcinka, do na bramce pojawił się też Stegen w lepszej wersji, bo go trafiłem w Parcy z Informem, oraz kupiłem też Renata sancheza atotsa oraz zrobiłem sbc Felixa, i właśnie jak widzicie, z 99 zgrania w tym składzie, ale jak zmienię pozycję Felixowi z s na no to będzie wtedy 100 zgrania, właśnie bardzo liczyłem na tą kartę i fajnie, że się udało trafić, no bo teraz będę miał 100 zgrania w składzie. i właśnie ostatnio zacząłem grać częściej formacją 4-2-2-2 w meczu, i właśnie na pozycji, def na pozycji defensywnych pomocników grałem Mateus oraz Renata Sanchez. Na pozycji lewego pomocnika ofensywnego gra na pozycji prawego pomocnika ofensywnego gra no i na taką gra Lewandowski i Jean-Felix i bardzo dobrze się spisują ci zawodnicy. Również jak widzicie, ławka jest bardzo mocna, bo też znajduje się na nich kilku piłkarzy, którzy potrafią odmienić spotkanie, spotkania, są to bardzo solidni zawodnicy oraz w pozostałym składzie z wielu dobrych piłkarzy, właśnie bardzo dobrze gramy się tym składem. No ale dobrze, myślę że w tym odcinku to by było jeszcze tyle, jeżeli film Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, dziękuję Wam za oglądanie, cześć!